będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus dokonuje wielu uzdrowień, z wielu ludzi wyrzuca złe duchy, którym zabrania mówić o sobie, którym zabrania mówić o tym, że On jest Mesjaszem. I może dziwić nas to, dlaczego Pan Jezus zabrania mówić o sobie, że jest Mesjaszem, a nie właśnie cieszy się, że ludzie dają o Nim dobre świadectwo poprzez słowa. Jezusowi bardziej dzisiaj zależy, aby nie tyle o Nim mówić, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, co dawać świadectwo czynu. Zobaczcie, złe duchy nie świadczą o Nim poprzez swoje zachowanie, poprzez to, że człowiek staje się przez nich opętany. O Jezusie nie świadczą, ale dopiero słowa, które wypowiadają, mówią o Jezusie. I my też, kochani, zobaczcie, że potrafimy mówić o Jezusie. Potrafimy powiedzieć, Ty jesteś Bogiem, jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Synem Zbawiciela. Ty jesteś tym, który przyszedł nas zbawić. Ale zobaczcie, że mamy problem dawać świadectwo czynem. I dlatego Jezus nas najpierw zachęca, abyśmy mniej mówili, a więcej świadczyli o Chrystusie. Abyśmy więcej dawali świadectwo swoim zachowaniem, postępowaniem, a dopiero potem o Nim mówili, że Ty jesteś Zbawicielem świata. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam z Bogiem.